Dzień dobry wszystkich, witam serdecznie. Football Manager 2024, kontynuacja kariery Legia Warszawa od zera do trenera. Zapraszam na kolejne spotkania, dwa spotkania w tym odcinku. No i co tu się będzie działo? Radom jak Radom, kurna, awansował na pierwszą pozycję. To, co widzieliście ostatnio, niestety jest tragedia. Sprawdzamy szybko tabelę, co my tutaj mamy. Tabelę ligową to za chwilę, a natomiast kalendarz. Z Górnikiem teraz będę grał. I niestety, Puchar Polski to już będzie chyba ćwierćfinał z Pogonią Szczecin. O Matko Boża, co tu się wydarzy? No będzie ciężko to, co pisał Mikołaj w komentarzu, za co bardzo dziękuję. Zapraszam na tą niszową serię na kanale. Lecimy z tematem. Tak, wchodzimy do składu drużyny. No i co tu się dzieje? Sprawdzam, słuchajcie, Josue zawieszony został, żółta jeszcze kartka mu tu wisi. Na dwa mecze w końcu komisja podjęła decyzję, dwa mecze będzie kapitan zespołu zawieszony. Kontuzję ma Makanan Baku. Wchodzi strzałek Igor. Wchodzi młody Rejczyk, słuchajcie, kapustka za kapitana na ofensywnym pomocniku. I tutaj chyba bez zmian, oprócz tego oczywiście bramkarz cały czas, Miszta Cezary za kontuzjowanego, ale już jest informacja, że jest na rehabilitacji, no od 2 tygodni najszybciej, no aż do 5 tygodni nieobecności, więc troszkę to mu zajmie, ale jest szansa, że na koniec składu, na koniec rozgrywek jeszcze tabeli wróci. Więc tak, Radomiak wyprzedza mnie o 1 punkt i o 1 punkt ma Pogoń, kurczę, która też goni. Będzie ciężko, będzie ciężko. Terminarz dzisiaj właśnie na wyjeździe, jedziemy na mecz z Górnikiem. Zrobimy sobie tutaj niższą linię nacisku, pozytywna absolutnie nie. Tutaj dostosujemy, krótsze podania będą na tym dzisiejszym meczu wyjazdowym. Pozycja będzie ostrożna. Ostrożna, trzeba zacząć grać od ostrożnej. Zobaczymy, może to zmienię. I tak też wychodzę na ten mecz. No powiedzmy, no nie ma wielkiego entuzjazmu, ale może będzie pozytywnie. Więc wychodzimy na ten skład jeszcze. Jeszcze tutaj trzeba ich jakoś tam delikatnie zmotywować, może nie wszystkich. Agresywny jest Artur Jędrzejczyk. I mamy wyjściowe składy. Łukasz Podolski, Górnik, słuchajcie, jako napadzior z przodu. Dwóch defensywnych pomocników, jakiś Japończyk widzę tutaj się pojawił. Daniela Bielicę kojarzę, Łukasza Podolskiego też kojarzę. No to wychodzimy, słuchajcie, na ten wyjazdowy mecz. Co tu się będzie działo? Co tu się będzie działo? Poszły konie po betonie. Zaczyna Górnik w białym strojach. Co oni pokażą? Czy będą w stanie tutaj przewalać? Pankow, dobra, pierwsza sytuacja, ale tu będzie czerwona kartka. U mnie kontuzja? Nie, chyba kontuzji nie ma. Dobra, Fobasan. Pankow. Prawa strona do Wszołka, Wszołek. Co tu zrobi Wszołek? Nic nie zrobił. Fobasan, Jędrzejczyk. Dobrze grają, dobrze grają. Patryk Kun, dośrodkowanie i Wszołek zjebał. Niestety nie był w stanie odegrać tej piłki, dobrze strzelić w światło bramki. I teraz Górnik przed szansą. Co tu zrobi Górnik? Niestety dośrodkowanie. Aha, dobra, Jędrzejczyk broni Jędrzejczyk. Mam nadzieję, że nie zwali. No, czyżby była kontra? Strzałek. Igor Strzałek. On w ostatnim bardzo dobrym formie. Ale z podaniem chybił tutaj masakrycznie. Masakrycznie. Oj. Dobrze. Patryk on się wrócił. I wyłuskał tą piłkę. Jeszcze sytuacja tutaj nie do końca została zakończona. Rejczyk jakimś dziwnym obrotem to zrobił. Wszołek. Dobrze. Blokuje piłeczkę. Jeszcze Rejczyk. O, i teraz Muci przed szansą, ale gdzie tam, panie? Za wysoko. Dobra, Patryk Kun bardzo ładnie za ten chyba zwrot akcji, który nastąpił. Dostał 7-0 już w 6 minucie tego spotkania. Pankow, Fobasan.
Co on zrobi? Jędrzejczyk. Rejczyk. Luizao. Strzałek. Igor Strzałek. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. On jest dosyć szybki i muci. Kurde, znowu. Znowu słaby strzał główką. Niestety, ale dobra, jest drugi strzał. Jest drugi strzał. Coś tam się wydarzyło? Chyba nic. Sędzia, gracz dalej. Luizao, Luizao. Co on zrobi? Ależ ładnie strzelił, tylko że Bielica był lepszym bramkarzem i niestety to wyłapał. Łapie dobrą formę, ale trzeba tutaj oszukać Bielicę. Może się uda strzelić, bo tych akcji widzę jest sporo. Zaraz zobaczymy sobie statystyki, jak to wygląda aktualnie na 9. dopiero minutę tego meczu, a tyle już akcji tutaj Football Manager nam tutaj pokazuje. Kun odwraca się, dobrze, Luis Yao do środka, Kapustka i teraz Kapustka, gdzie w trybuny? Jeszcze rzut rożny, jeszcze stały fragment gry. Co zrobi? Będzie wrzucał Rejczyk, ale piłka daleko wybita niestety. Legia Expert Goal 0,48 z 5 strzałów i 4 celne. Dobra, Patryk Kun i Artur Jędrzejczyk, na razie obrońcy tutaj działają dobrze. Kluczowe sytuacje, Luis Yao i Igor Strzałek. No to widzę, Igor Strzałek na tej pozycji się tutaj, widzę, sprawdza. On tam gra w rezerwach, chyba nawet w U19 jeszcze. Luis Yao, Rejczyk i... Ależ ładnie pierdzielną tą piłkę, no ale Bielica dzisiaj w wyjątkowej formie. Rejczyk jeszcze, no teraz, och kurna, co tu się dzieje? Nie ma żadnej akcji. Kolejna sytuacja, Patryk Kun, Luis Yao, Jędrzejczyk. Dobrze, do Kuna, spokojnie, rozgrywają piłkę, Fobasan. Młodzi, oj, co tu będzie, karny? Jeszcze będzie VAR. Leci sędzia, będzie weryfikacja rzutu karnego i czerwona kartka, Damian Rasak. Czerwona kartka z Górnika. Oj, będą musieli się przeorganizować i będzie karny. No musisz to wykorzystać. Niedudek Dance w bramce i jest ładnie. Koszyczek pięknie zapierdzielił w górną siatę. Coś pięknego. No tutaj musiał to wykorzystać i wygrywam na razie 0-1 na wyjeździe. Dobrze, dobrze. Tak trzeba trzymać, tak trzeba grać. Brawo Ernest Muci za tą bramkę od razu, no to wyżej. I Expect Goal zapewne będzie wyżej. Następna sytuacja. Idziemy za ciosem. Kapustka! Ale dobra piłka, szybka bita, no ale dobrze, w dobrej dyspozycji jest bramkarz. Bielica wybija tą piłkę na zewnątrz, jeszcze dośrodkowanie, Rejczyk, ale piłka wysoko bita, jeszcze zbiera Muci, no niestety z tej sytuacji nic więcej nie wyszło. Jeszcze Luis Yao 7-0, bardzo ładnie, Igor Strzałek blisko siódemki. Żółta kartka, Artur Jędrzejczyk. Dobra, nie panikować, panowie. Gramy dalej. Co tu się wydarzy do końca tego meczu? 41. minuta. Patryk Kun, Igor Strzałek. Ładnie się obrócił, ale strasznie to dzisiaj strzały główką nie było. Po pierwszej połowie, no powiem wam, że jestem pod wrażeniem. Dużo strzałów. Statystyki, szybko podsumowanie. 10 strzałów. 6 celnych, expect goal 1,62 do 0. Górnik jest tutaj zdominowany, czerwona kartka, musieli się przeorganizować. No to idziemy, druga połowa. 46. minuta, druga połowa, Patryk Kun, Igor Strzałek. Dobra, dawaj, Luis Yao do środka, Kapustka. Oj, ta strzałek, jest Igor Strzałek. Drugi gol w sezonie, brawo, ależ kurde, on pokazuje moc. Igor Rejczyk będzie do zmiany, widzę, kurde, słabo, ale piękna ta sytuacja, bardzo ładnie, widać jest ta forma, ładnie wygrany piętką, Igor Strzałek, Bielica, nie dał rady, bardzo silnie piłka bita i mamy to, rozegranie, 47 minuta, no Legia zaczyna tutaj dominować te pole, zresztą ładnie, chyba ten karny dużo wniósł bardzo do tej sytuacji, ale uwaga, jaki ładny przerzut piłki, no z powrotem,
Nucci, Nucci przed sytuacją. Co on zrobi? Co on z tym zrobi? Rejczyk jeszcze próbował swojego strzału, ale niestety deszcz zaczął padać na stadionie. I powoduje pewnie śliską bardzo murawę. Dobra, dawać, dawać, panowie. Oj. Łukasz Podolski 5-9. Niemożliwe, zobaczcie co się dzieje. 5-9. Pa ciao. Aj, dobrze, blisko było, było blisko. Ale nie strzelił tej brameczki jeszcze, rzut rożny dla wykonania Górnika. 51 minuta, będzie do zmiany na pewno Rejczyk. I za chwileczkę go zdejmę, żeby on mi kontuzji nie złapał. Więc taktyczna zmiana, szybciutko, szybciutko Rejczyk musi zejść, bo już tutaj słabnie bardzo, oddycha. Wejdzie właśnie, może wejdzie Bartosz Sliż za niego. Dobra, wchodź, chodź, co ty tutaj jesteś w stanie pokazać? Może byś pokazał wsparcie. I tak też gramy, zatwierdzamy zmiany. Rejczyk, dośrodkowanie i za chwileczkę pewnie będzie zmiana. Będzie zmiana, tak. Cekulić, co to było do Bielicy, ale czyżby mógł ten atak zaraz... Oj. No może tutaj Górnik, ale ja mam wynik 0-2, więc no powiedzmy jeden błąd można dopuścić, ale trzeba się w końcu odbić od tego dna. Bardzo ładnie, Mucki, kapustka, no ale okej, okay, Igor jeszcze, pokaż, oj, nie udało się. Jeszcze rzut rożny dla mojego zespołu, kapustka. Bite, dobrze, bardzo ładnie Rejczyk i kurde Igor Strzałek bardzo ładnie strzelał, ale Bielica dzisiaj w formie, wybija tą piłkę. Bramkarz nie w formie, by raczej tego nie wyjął. Kapustka. Jeszcze próba, nie da. Sekulić, znowu z autu. Dadok. Wrzutka i pięknie niż ta piłka odbita od ziemi. Dajesz, nie zastanawiaj się. Gramy, Fobasan, dobrze. Jeszcze może coś się wie, Sliż. Igor Strzałek, oj, on dzisiaj, ale ładnie podbił piłeczkę. I jest! Trzecia bramka, Bartosz Kapustka, to jest jego trzecie trafienie w sezonie. Coś pięknego, zobaczmy tą sytuację, ale weryfikacja jeszcze, VAR. Jest uznany gol, 0-3. Zaraz zobaczymy, Igor Strzałek, bardzo ładnie, chyba Wszołek będzie asysta. Wszołek, kapustka z pierwszej piłki. Pięknie. Zaczynamy. Piękne statystyki. Igor Strzałek 8-1. O Jezus, jak on dobrze gra. Muszę go wystawić częściej. Bardzo mi się podoba. 71 minuta, zmiany taktyczne. Kapustka, oj, Bielica jeszcze, ach kurde, jednak złapał, 0-3, 73 minuta, Miszta, od bramki, kilka zmian, Kapauli wszedł tutaj dodatkowo, dwóch dodatkowo młodzian, oj, i czyżby to było, ładnie kiwka, ale dobrze, bardzo ładnie Miszta wybija piłeczkę do góry, Dadok, rzut rożny, dośrodkowanie i jest Rafał Janicki, trzecie trafienie, słuchajcie, odgrywają się, 1-3, łapią powoli wiatr w żagle, zobaczmy jeszcze raz tę sytuację z powtórki, no ładnie, jakby po rękach Miszty teraz to było widać. Osiemdziesiąta dziewiąta minuta, jeszcze Górnik, ale ładnie główką, dobrze, kontratak, kapustka, dobrze, Hauwert, Luiziao i kapustka przed szansą, ja pierdziele, Bielica to by jakoś wyłuskał. Ostatnie minuty meczu, sędzia doliczył, 4 minuty, kapustka, co on zrobi,
Dośrodkowuje i nic. Hauber, dobra. Slisz. Oj. Ostatni jeszcze chyba rzut różny. Podolski, on dzisiaj katastrofalnie w tym meczu. Poniżej w ogóle oczekiwań. A, czy jeszcze sędzia nie kończy i chyba teraz, tak, jest gwizdek sędziego, koniec. Wygrywam na wyjeździe, 1-3, to było ważne zwycięstwo, trzeba się odbić od dna, pięknie. Igor Strzałek, 7-9, Bartosz Kapustka, 7-8, bardzo dobre mecze. Ernest Muci nawet, z bramką, o to chodzi. W szatni, tak, bardzo dobra robota, naprawdę mi się podobaliście dzisiaj. Piękna naprawdę dzisiaj gra na wyjeździe, jestem z tego bardzo zadowolony. Piłkarz miesiąca, Zachowicz z Pogoni zgarnia nagrodę, oj, kurczę, piłkarz miesiąca, ja za chwilę gram z Pogonią Szczecin, będzie ciężko i jeszcze młody piłkarz miesiąca, Pieńko z Zagłębia również odbiera najlepszą nagrodę za piłkarza miesiąca marca. Jest już, słuchajcie, jestem przed właśnie meczem ćwierćfinałowym Pucharu Polski, no ale kurna, z takim zespołem bardzo dobrym w tym sezonie, czyli właśnie z Pogonią Szczecin i wychodzę składem w takim właśnie składzie, którym wygrałem ostatnio 1-3 z Górnikiem. Tutaj nic nie zmieniam, nie zmienia się składów, teoretycznie się nie zmienia składów, ale wiadomo, że czasami trzeba. Będę z mentalnością wychodził ostrożną, zastanawiam się nawet na defensywną, ale ostrożną troszkę do tyłu, ale też do przodu. Może coś wyjdzie, zapraszam na mecz. Jest już wyjściowe jedenastki, oj, podobne, dwóch defensorów, defensywnych pomocników w zespole Pogoni Szczecin. Luka Zachowicz, ten, który ostatnio właśnie został piłkarzem miesiąca marca, właśnie będzie grał. Kamil Grosicki po lewej stronie, będzie ciężko, będzie trudno, ale trzeba zaczynać. Jedziemy, wyjściowe jedenastki, wychodzą na murawę, szybka rozgrzewka, gramy w Szczecinie. I lecimy, słuchajcie, tak, to będzie ważny mecz. Igor Strzałek w bardzo dobrej formie ostatnio. I jest sytuacja, przed sytuacją Grosicki Kamil, jeszcze odgrywa tą piłkę, ale na szczęście bardzo daleko próbował strzału, nie udało się. Atakuje Pogoń Szczecin, Grosicki, jak zwykle swoim skrzydłem, nawet zdążył dośrodkować. Ale jeszcze, oj, nie można oddawać takiej piłki na przedpolu, bo może się to skończyć źle. Pankow, może teraz, znowu zaczyna padać deszcz. Wszołek, powoli, nie zróbcie błędu, bardzo was proszę. Pankow, Luis Yao, Strzałek, Igor Strzałek, aj, wypuścił sobie tą piłkę jeszcze. Kun i kurna, nie doszła ta piłka, leci, niestety kontratak, Grosicki, jak zwykle, lewym skrzydłem, jeszcze Wszołek dobiegł go, dobrze, Pankow wybija tą piłkę, niestety piłka jest źle bita i teraz na szczęście nie ma 0-0. Jędrzejczyk, co on tu robi do środka, nie zróbcie błędu, ja was proszę, obasam, spokojnie, ale te piłki są takie grane na ryzyku tutaj. Jędrzejczyk, bardzo długa piłka, ale zobaczył, doświadczenie. Rejczyk, Luis Yao, o, ładnie po trójkącie. Dobrze, Kapustka i teraz jest! Pierny Ernest Muci wykorzystuje piąte trafienie i kurna na wyjeździe, ale jeszcze VAR, niestety VAR. Jest, gol uznany, brawo! Tak, o to chodziło, jeszcze zobaczmy sobie, jak wyglądało to w powtórce. Rejczyk do Kapustki, Kapustka z pierwszej piłki i Muci od razu strzał, tak trzeba wykorzystywać. No, w dobrej dyspozycji. Dzisiejszy odcinek będzie naprawdę pozytywny. Mam nadzieję. Kapustka bardzo ładnie, 7-8. Ernest Muci za bramkę, 7-2. Trzy żółte kartki dla Pogoni. O, bardzo ładnie. Muszą grać, nie mogą grać bardzo agresywnie. Dobra, do Kuna. On dzisiaj naprawdę też jest w formie. On jest też w formie. Rejczyk. Zastanawia się, co tu zrobić. Ale dość dobrze podaje. I bardzo mocna piłka strzelona. Stypica, długi wyrzut, dobra, zbieramy tą piłkę, Jędrzejczyk, bardzo ładnie, Kapustka,
Kobasan spokojnie, ale za lekko. Kurna, to mogło być groźnie. I właśnie tutaj był błąd Jędrzejczyka. Fornalczyk z żółtą kartką. Fornalczyk i niestety Kamil Grosicki. 11 trafienie w sezonie, 1-1. Na chwilę beczkę będzie powtórka. Tak, tu był błąd w podaniu. Właśnie się tego obawiałem od środkowych obrońców. Jędrzejczyk i po nogach Grosicki. Kurna, 1-1. Wiedziałem, że będzie ciężko, ale że aż tak. Nie tracimy nadziei, nie tracimy nadziei. Rejczyk, co on tu wymyśli? Ładnie piłka bita i jest! Paweł Wszołek! Siódmy gol, Paweł Wszołek. Teraz zobaczymy, jak to wyglądało jeszcze z powtóreczki. Tam było zamieszanie i Paweł Wszołek, piłka wbita, kozłowała i dobił tą piłkę. Z 1-2. Kontuzja Patryk Kun. O Jezus, Jezus, co mu się tu dzieje? Potencjalny uraz goleni, zaraz go wymienimy. Rejczyk, jeszcze przed szansą. Lekko bita piłka i... O, wybija. Muci. Pankow. Ajajaj, kontra pójdzie, dobrze, Pankow. O, dobrze, jest, okej, dobrze, dawaj, Rejczyk. Luizjało, ojojoj. Stipica. Patryk Kun będzie wymieniony. Spokojnie jeszcze sobie niech dogra do końca pierwszej połowy. Wszołek. Ładnie tam do Kuna, ale Kun jeszcze nawet z urazem, ale biega. Chłopak. O kurde, ponad bramką. I przerwa. Oczywiście taktyka, zmiana taktyczna będzie. Muszę tego Kuna tu zdjąć. Będzie ciężko tutaj zastąpić go kogoś. Kimś innym, dobrym. Wejdzie sobie Uchino, ale Uchino wejdzie sobie tu, na tą pozycję. Będzie tu zabezpieczał. Najlepiej jak oczywiście umie. No i początek drugiej połowy. Jedziemy z tematem. Jedna zmiana wymuszona kontuzją. Wchodzi Japończyk Uchino. On jest takim właśnie zmiennikiem. No ale to znowu Fornalczyk. Prawa strona. Atak, idzie atak. Dobrze, Igor Strzałek wrócił. Grosicki Kamil i jest druga bramka. Ja pierdzielę. Niestety Kamil Grosicki dzisiaj w mega formie. W mega formie jest. Druga bramka Grosickiego. Pięknie podwinięta. Niszta nie miał szans. I niestety atakuje. Cały czas Pogoń Szczecin. Jest przy piłce. Do środka. Rzut rożny dla Pogoni. 61 minuta. Piłka jest wybita. Dojdzie do niej chyba Pankow. Spokojnie. Rejczyk. Oj kurde, nie grajcie tak do tyłu. Rejczyk, nie oddaj tej piłki. Kapustka, dobrze. W środku, bardzo ładnie. Jędrzejczyk dzisiaj słaby mecz. Jeszcze żółta kartka. I z kolejna strata. Kolejna strata w środku pola. Niestety. O kurna, dobrze. Zmiana taktyczna. Schodzi Jędrzejczyk. Dzisiaj bardzo słaby mecz. Więc za niego wejdzie sobie Marko Burcz, dobra. Igor Strzałek też dzisiaj dosyć słaby meczyk. Pytanie, czy jest ktoś na skrzydło. No i tutaj jest Lipa. Chyba muszę go zostawić niestety. Więc on zostaje. Kto tu jeszcze ma słaby mecz? No Uchino słabo gra dzisiaj. Ale Olivier Fobasam też gra słabo. Wejdzie Marko Burcz za niego. A, oni się tylko zmienili stronami. To chyba nie o to chodziło mi. Więc może nie się jeszcze raz zmienią. I za właśnie Fobasama z rezerw wejdzie Steve. Dobra, wejdzie Steve sobie tutaj, niech pogra. Uchino słabo. Igor Strzałek, będzie ciężko tutaj go zmienić. No dobra, tak gramy dalej. No i niestety atakuje. O, dobra, myślałem, że atakuje i atakował faktycznie.
Uchino, on dzisiaj nie ma dobrego meczu niestety. Rejczyk, dobrze, do wszołka, do środka, przez środek. Luis Diao, Igor Strzałek i kurna, no niestety nie udało się, Stipica był w lepszej formie. Słuchajcie, no i co, druga połowa, 2-2, no gramy dalej chyba. Gramy dalej, dogrywka. Słuchajcie, tutaj musi się rozstrzygnąć sytuacja, bo naprawdę jest wymagający mecz, bardzo wymagający mecz. Gra mi się bardzo ciężko z tą Pogonią Szczecin. Ciekawy jestem, jaki będzie rezultat końcowy. No to dogryweczka. Uchino przy piłce. Uchino przy piłce, nie zrobić błędu, kurna, z tym rozegraniem. Długa wrzutka. Oj, na kogo to było? Dobra, Wszołek to zbierze. Doświadczony zawodnik. Pankow. Steve. Rejczyk. Oj, co tu się wydarzy? Marko Burcz. Ależ ładnie chyba do Wszołka. Na Wszołka, tak, dobrze, na Wszołka. Dośrodkowanie i kurna, piłka odbita. Chyba albo słupek był, albo bramkarz. Leci kontra, gąska. Leci kontra. No i bardzo ładnia blokada. Rzut rożny. 99. minuta. Kurzawa. Rzut rożny. Oj, będzie źle. Grosicki znowu. Ładnie do gąski. Ale kurde, bardzo ładnie Marku Burcz. Brokuje. Rozpoczynamy drugą połowę dogrywki. Czyżby będą karne? Kapustka. Jezus, co tu się dzieje? Rzut wolny. Miszta od bramki. O, agresywnie, do Rejczyka. Luis Diao. Marko Burcz. O, ładnie. Dobrze. Pankow. Na spokojnie. Co to było, przepuszczenie? Nie wykorzystał tego. Powrót, panowie. Bronimy. Wszołek. Co zrobi Wszołek? Kurde, wydaje mi się, że będzie strata. Ale, oj, no właśnie, kurna, wiedziałem, coś nie pójdzie, gąska. No, na szczęście z daleka. Kurzawa, ostatnie minuty. I nie stał, że Miszta wyjmuje tą piłkę, brawo. Kurzawa. 117. minuta meczu. Dobrze, brawo, w ręce, tak. Jest, są karne, doszliśmy do karnych. Dobra, teraz tak, wykonawca rzutów, wykończenie akcji, rzuty karne, selekcja, Ernest Mucci, tak, Bartosz Kapustka, on wejdzie jako drugi, Paweł Pankow, nie ma Pankowa, jest Pankow, później będzie Wszołek, jeszcze Rejczyk. Rejczyk, a później to już jest loteria. Ja bym wziął Luis Diao może. Dopiero później Igora Strzałka. Luis Diao, Igor Strzałek. Tak. Ja pierdzielę, słuchajcie, kurna, rzuty karne. Puchar Polski. Dawno tego nie było, ależ dzisiaj odcinek. Dobra, dawać, rzuty karne. Jezus Maria, dawaj, nie traf. Kuris i kurwa brama. Miszta nie miał szans w drugą stronę. Teraz Mucci, wykorzystaj to. To wszystko w twoich rękach. Ja pierdzielę. Jest, bardzo ładnie. Przeciwną stronę, bardzo pięknie. Miszta podchodzi. Galni Grosicki kontuzjowany. No skuś baba na dziada. O, blisko było blisko. Miszta się rzucił w dobrą stronę, niestety. Stipica w bramce. Kapustka podchodzi. Teraz musisz to trafić. Jest, brawo, bardzo ładnie. No i gąska. No, też brama. Kto popełni błąd? Pankow. Coraz bardziej się boję. Ależ nerwy. Pankow. Jest, dobrze, bardzo ładnie, chociaż Stipica się ładnie rzucił. Miszta z żółtą kartką. Gerni Boła. Aj, dobrze, jest, słupek chyba, był słupek.
teraz musi Wszołek tu strzelić. Wszołek, no jest klasa, więc tylko to pokaż. Bardzo ładnie, technicznie. I chyba przejdziemy dalej. I jeszcze ostatnia seria, to już ostatnia seria, Miszta. Teraz nieważne, nieważne co się stanie, czy nawet Kurzawa trafi. No trafił, ale słuchajcie, teraz jeżeli mój zawodnik trafi, to jesteśmy w niebie. Prawie, bo to jeszcze nie finał. To jeszcze nie finał. No i teraz Rejczyk, młody Rejczyk, wszystko w twoich nogach. Musisz to strzelić. Nie, jest, tak, jest, myślałem, że po rękach. Jest Rejczyk, przechodzimy dalej. W karnych wygrywamy w Pucharze Polski, w półfinale. Ja powiedziałem ćwierćfinale wcześniej, tak, to był półfinał. Czyli będę teraz w finale Pucharu Polski. Jezus Maria, co się dzieje? Ależ jestem podjarany. Bardzo ładnie, brawo mu zespół. Ja pierdzielę, zapraszam na następny odcinek. Co się będzie działo w finale Pucharu Polski z Pogonią? Wygrywam w karnych. I Filip Rejczyk ostatnim swoim strzałem wyrównuje stawkę i przechodzimy dalej. Dziękuję za uwagę, piszcie w komentarzach, jak wam się podobał dzisiejszy odcinek. Trzymajcie się, do usłyszenia, hej!